Jeśli można. Mnie się wydaje, że porównywanie tych dwóch zbrodniczych systemów osłabia zbrodnie jednego i drugiego. Po prostu załóżmy, że one są nieporównywalne także z przyczyn etycznych. Jeżeli zaczniemy porównywać, okaże się, że szukamy usprawiedliwień albo dla jednego, albo dla drugiego i taki będzie ogólny rachunek. Ale mnie o coś innego. Po prostu nie można leczyć cholery brzucha. Właśnie. Natomiast tutaj się pojawiło ciekawe pytanie sformułowane w domyśle przez pana Niesiołowskiego, a mianowicie, czy antykomunizm jest elementem wystarczającym dla zbawienia? Bo tak to w gruncie rzeczy należałoby sformułować. Czy istotnie antykomunizm wyczerpuje całokształt etycznej, tej skierowanej ku przyszłości, tej budującej moralnie, ale także i materialnie postawy we współczesnej Polsce? To jest pytanie o to, czy jakakolwiek postawa negatywna może być zbawcza. Postawa negatywna jest postawą diabelską, ex definitione zbawczą być nie może. Ja bym powiedział, że oczywiście antykomunizm nie może być wystarczającym elementem do zbawienia, ale jest... Tak, okazał się. No przecież historia przyznała rację. W ogromnym stopniu Mackiewiczowi przyznała rację. Panie Stefanie, ale wie pan, używanie pojęcia historia przyznała rację jest dwuznaczne, bo na przykład to samo ja słyszałem w latach 50., 60., 70. od reprezentantów systemu komunistycznego. Wie pan, że to jest słaby argument, natomiast ja myślę o czymś innym. Ale przepraszam, czy ja chciałem zapytać, czy uważacie, że w Polsce był komunizm rzeczywiście przez te 40 lat? To jest dla mnie niejasne. Ja mi się zdaje, że ten komunizm u nas był właśnie, i to też może tę sprawę kolaboracji troszkę rozmywa, że się moim zdaniem nie było tak do końca tego komunizmu. Na szczęście, może na skutek jakiegoś bałaganu, no nie wiem, to już jest jakaś osobna sprawa, no, ale na pewno czy... nie było w porównaniu z NRD, prawda? Bo Niemcy są perfekcjoniści, więc jak już coś robili, to już robili, wie pan, nie, tak, ja chciałem powiedzieć, na piątkę z plusem, a my robiliśmy żeby nie robić znowu taki, no właśnie, tak. Że wszyscy żeśmy żyli, powiedzmy, od urodzenia, powiedzmy po wojnie, albo jakoś tam sprzed wojny, lekko, albo zupełnie sprzed wojny, tak jak proszę Piotrski, i jakoś wszyscy żyjemy. Mi się zdaje, że w głowie jakoś mamy różnie dużo poukładane, żyje, ale... Słucham? Dużo nie żyje. No tak, ale jednak chodziło o te wszystkie kłamstwa. Jednak jakoś spod tych kłamstw się jakoś wszyscy wykaraskali z pewnymi może obrażeniami. I mi się zdaje, że rzeczywiście jest sprawa, że tu w Polsce był przez 40 lat komunizm, jest... Mi się zdaje dyskusyjna troszkę. Ja panu powiem... Ja w ogóle... Ale mówisz, co to jest komunizm? No, komunizm nie, no dobrze, nie, 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 wiadomo o co chodzi. Nie, jest to całokształt stosunków politycznych, społecznych i policyjnych działających w rozmaitych momentach. Ja się zgadzam z tą definicją, tylko wtedy nie możemy mówić w ogóle o historii PRL-u jako o jednym okresie. Ale też to nie jest jeden okres. I tutaj jest, nie mam żadnych innych argumentów poza moim własnym życiem, prawda, i moją własną pamięcią. Przecież nie można porównywać sytuacji polskiej w latach 1950-55 z rokiem 1960 na przykład, bo to są zupełnie różne rzeczywistości. I nie można roku 60 porównywać z 70 i 70 z 85. Ja należę do tego pokolenia, które naprawdę dobrze pamięta przełom październikowy 56 roku, prawda? Ja pamiętam te 100 tysięcy ludzi oszalałych, prawda? Krzyczących Wiesław, Wiesław. Mało tego, ja pamiętam enuncjację księdza kardynała Wyszyńskiego, który nawołuje wtedy społeczeństwo polskie, żeby poprzeć Władysława Gomułkę, prawda? Czyli dosyć trudno jest stawiać znak równania między tym, co było w Polsce, dajmy na to, w roku 57, ja specjalnie mówię 57 przed likwidacją po prostu, a tym, co było w roku 52, kiedy żyjemy w straszliwym więzieniu tyranii mordowni stalinowskiej. To są zupełnie różne czasy. Nawias, co jest ważne. Wołaliśmy, czy ktoś wołał Wiesław, Wiesław. A co wołał przez to? Wołał Polska, Polska. Wołaliśmy Solidarność, Solidarność. Co to znaczyło? Polska, nie, Polska. Nie, powiedz nie, sobie nie, jedną rzecz. Nie. Ja zapytałem na samym początku. Czy historię można oceniać moralnie? Otóż nie można historii oceniać moralnie. Nie ma czegoś takiego, pan tutaj zdefiniował komunizm jako całokształt stosunków. Otóż całokształtu stosunków panujących w danym kraju, miejscu i przestrzeni ja nie podejmuję się oceniać moralnie. Moralnie to ja się podejmuję oceniać to, czy pan kradnie, czy pan nie kradnie. Natomiast istnieje jeden ten element do wyrzucenia przed nawias. Otóż fakt, że w 1939 roku Polska straciła niepodległość. I to jest jedyny element różnicujący nas od wszystkich innych krajów. I ja przyjmuję, że 4 czerwca 1989 roku Polska odzyskała niepodległość. W związku z odzyskaniem niepodległości
żadna ocena moralna się nie zmieniła. Żadna ideologia nie stała się bardziej albo mniej zła. Ideologie będą powstawały, partie polityczne będą na tych ideologiach się opierały, rządy będą przez parlamenty wybierane. Natomiast nas jako Polaków, czy nas jako blok sowiecki, różnicowało od Francji, Anglii i całego Zachodu to, że nie mieliśmy niepodległości. Otóż każdy, kto współpracował z Rosjaninem lub Niemcem, kolaborantem był, ponieważ godził się na ten zabór. Natomiast poprzez fakt, że odzyskaliśmy niepodległość, stosunki międzyludzkie się zupełnie nie zmieniają. Ilość podłości, ilość fałszywych ideologii, ilość dążenia do władzy i tego wszystkiego, co podlega osądom moralnym, ilość grzechu po prostu, nie zmniejszyła się między 4 czerwcem 89 roku, a okresem późniejszym. Rzekłbym nawet, zwiększyła się poniekąd potencja, ponieważ puściły pewne okowy, prawda, i możemy w tej chwili jakby grzeszyć dowolnie. Trzeba mieć tutaj jasną wizję, że historii nie oceniamy. Historia jest faktem. Oceniamy nasze postępy. Dużo by o tym mówić, co pan tutaj bardzo pięknie nam wyłożył, ale mnie zainteresowało szalenie to, co pan powiedział, że te okrzyki Wiesław, Wiesław i Solidarność, Solidarność oznaczały wyłącznie Polska, Polska. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem oznaczały coś bardziej skomplikowanego, bo oznaczały również sprawiedliwość społeczną, bo oznaczały również pewne nadzieje wiązane z systemem, czy ze zmianą systemu. W roku 56 to było jednak ciągle wiązane, że się da zrobić system sprawiedliwy w ramach tamtego układu politycznego. W roku 80 różnie o tym by można było z dzisiejszej perspektywy mówić, czy to była już perspektywa zmiany systemu politycznego, czy to była ciągle jeszcze perspektywa no, poprawy, radykalnej zmiany, ale w ramach pewnego układu. Otóż i fakt, że to nie jest tylko okrzyk ludu podbitego, narodu podbitego, który marzy o ojczyźnie, o Polsce, tylko że to jest również splecione z całym szeregiem rozmaitych postulatów dotyczących ładu społecznego, świadczy też troszkę inaczej o tym fakcie tej utraty totalnej niepodległości. Bo w ramach utraty totalnej niepodległości nie myśli się właściwie o zmianach typu społecznego, czy o poprawie bytu i tak. Myśli się o tym, żeby niepodległość odzyskać, żeby przeżyć. Natomiast fakt, że te motywy, a niewątpliwie one były w tych okrzykach również, doplątały się do nich, one w nich pulsowały, istniały. No myślę, że to też taką radykalną ocenę tego okresu zmieniają nieco. Zgoda, ale pan redaktor Komar zapytał o antykomunizm. I proszę zwrócić uwagę, jaką genialną latarnią, jaką wielką latarnią morską w tym okresie jest właśnie antykomunizm. Jak trafnie Mackiewicz zaatakował Hitlera właśnie za to, że był nacjonalistą, szowinistą, a nie antykomunistą. Przecież to była cała istota jego pretensji do Hitlera, że nie jest antykomunistą. I antykomunista w 1956 roku wiedział, oczywiście są momenty takie, że dużo ludzi się dało szukać, się na coś nabierze, ale antykomunista wtedy się nie dało szukać. Właśnie antykomuniści wtedy dobrze przypatrując się temu, Mackiewicz oczywiście od samego początku odrzucił Gomułkę, bo był antykomunistą. Czyli ja odpowiadam na pańskie pytanie, oczywiście, że jakby... Ale panie Stefanie, kardynał Wyszyński nie odrzucił Gomułki, a też był antykomunistą. No więc, ale przede wszystkim, ale panie Andrzeju, jeśli pan mi pozwoli, przede wszystkim rolą prymasa i głowy kościoła nie jest być antykomunistą, tylko być duszpasterzem. Kiedy jest pewne zamieszanie, to może należy trwać przy wartościach. Jedną z tych wartości jest antykomunizm. Oczywiście są lepsze, no najlepiej trwać przy Ewangelii. No to jest w ogóle wtedy gwarancja sukcesu. Dlaczego Kościół tak przez ten okres genialnie Polskę dlaczego Kościół nie zrobił żadnego błędu? No bo trwa przy prawdzie. No to jest, oczywiście tylko to jest najtrudniejsze. Ale kiedy z różnych powodów nie można trwać, czy trudno jest, czy interpretacja jest różna, ewangelicznych wartości, z tego przesłania Kościoła, no to pomocą może być antykomunizm i wtedy się człowiek mniej myli. Czyli mówiąc tu mnie, jakby próbując znaleźć jakby jakąś drogę, bo człowiek się w ogóle zawsze myli w życiu, no to jest istota, w raju się nie będziemy mylić. To jest jakby możliwość pomyłek jest ograniczona, kiedy jesteśmy antykomunistami. Antykomunizm jest wartością i dlatego zwalczałem komunizm i będę go zwalczał dzisiaj dalej. W imię, powiedzmy, uważam wspólnego dobra.
pan rzeczywiście bardzo konsekwentnie zawsze był antykomunistą, natomiast teraz tych antykomunistów się mnoży w postępie astronomicznym. No wie pan, to są zawsze, jest bardzo dużo rycerzy ostatniej godziny. No właśnie. Zawsze tu jest bardzo niebezpieczeństwo. Właśnie. Jak się pan opozycja nasza solidarnościowa się zdaje, że w miliony. Żeby ona wtedy była taka, to było lepiej. No to jest ten znany powiedzenie o tej brygadzie legionów, która rośnie w dywizję, w armii. No tak. Coś takiego jest, mi się zdaje, że to jest niebezpieczeństwo. Na to nie wiem, co to całkowicie się zgadzam, ale co z tym zrobić.